Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. No wiadomo, ja jestem Paweł i kto jest Rimworld. Poczytałem i teraz tak, mam dwie modyfikacje odnośnie tego jedzenia. Pierwsza modyfikacja to jest VGP Garden Gourmet. I ta modyfikacja wprowadza niektóre jedzenia, posiłki i niektóre składniki, jak na przykład ser. Ale jest również Vanilla Cooking Expanded. Tutaj się robi ser z VGP, a ser również się robi w tym takim prasownicy do sera, nie? No właśnie. Lewy zjadł pizzę chyba. Okej, okay, czyli tak jest plus 12. Właśnie. Aha. Czyli pizza daje fajnego, małego boosta. Ale jest z tej modyfikacji Vanilla Cooking Expanded są również posiłki grillowane, które zmniejszają na 12 godzin głód o 25%. No i teraz tak. Zup się nie opłaca robić. Grill by się chyba opłacało robić, mi się wydaje. Albo te pizze i cheeseburgery. Ale to znowu do zrobienia pizzy i cheeseburgerów. Tu się robi 3 pizze. Tu nie ma pizzy, ok. A za to jest cheeseburger. Wpływa na coś i metabolizm. Natomiast cheeseburger na sam metabolizm. Czyli pizza chyba lepsza. To na razie z prostych posiłków zrezygnuję. I teraz tak. To mi się chyba nie przyda. Ale nie wiem. Zostawię to na chwilę. To mi się raczej przyda, mi się wydaje. I tutaj mamy tą pizzę. Do pizzy potrzeba mąki, sera, mięsa, pomidorów. Zapomniałem całkowicie o tym, że nosorożec atakował, a ona miała snajperkę. No cóż, niedobrze. Drugi raz mój kolonista ginie i to w dodatku przez moje niedopatrzenie. A wskrzesić nie możemy. Bo wziąłem to coś, co generuje chemię paliwo, zamiast serum wskrzeszenia. Niedobrze. Najgorsze jest to, że Yoko jest żoną mojego kolonisty. No,
Właśnie. Dobra, grillowanie jest zrobione. Grill. Potrzebuję drewna, żeby rozpalić. Myślałem, że będzie może grill elektryczny. No dobra, zobaczymy. No i też zasada jest taka, że grill, w sensie posiłki z grilla, nie mogą mieć, nie mogą być w temperaturze mniejszej niż 10 stopni, bo inaczej wtedy się popsują. W sensie nie, że popsują, tylko po prostu stracą te 25% do. Stracą 25% do. Tego metabolizmu. To jest to. Lavish grill, to jest najlepsze. Tu potrzeba dużo mięsa i nie aż tak dużo roślinnych. Zobaczymy, jak to będzie działało. I ja tutaj zrobię składowisko. Tylko na ten z grilla. Okej. Za 4 dni się zepsuje. Fajnie byłoby, jakby wziął to ktoś, kto jest głodny. A tak. 33 plemieńców. A mamy tutaj karawanę handlową. Więc zobaczymy, jak pójdzie. Cyk. Dobra. Okej, no właśnie, już tutaj atakują wszyscy. Nie ma amunicji? Ma. No właśnie. Co? Ale mnie Remolt tak niesamowicie nie lubi. Jak oni jeszcze go trafią kilka razy, ta karawana się ze złości zacznie mnie atakować. Jakieś bomby rzucili. A to na szczęście ten, z karawany rzucili bomby. Kolonista potrzebuje ratunku. Co ty tu w ogóle robisz? To oni nie powinni stąd wychodzić. No tak, to później, kurde, jest. Noż. Czemu moi atakują ich? W ogóle kogokolwiek z frakcji? No dobra, nie jest aż tak tragicznie, ale no... O, świetnie.
uciekają. Musi ustabilizować na miejscu. Co jednak nie udało się. Nie za fajnie. Oj, nie za fajnie się porobiło. Dobra. Ja tego nie rozumiem, jak można, kurde, postrzelić swojego sojusznika jakby. No cóż. Słaby. 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 Też słaby. Kurde, tyle tu osób jest. Słaby. 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 No dobra, weźcie wszystkich, pozabijajcie. Kozy chyba muszą być w zagrodzie. No to zrobię. No dobra. No cóż. No i teraz będzie troszkę problem z tym wszystkim. Kolonista nie został pochowany. No to trzeba będzie zrobić jakieś fajne jedzonko, które zbustuje im nastrój. Zobaczymy, kto je zje. Ty zjesz. I co? 12 plus 12, ale to jest na 12 godzin, a nie na 24. Mnożnik tempa zagłodzenia minus 35%. O, kojący PSI, Jezus. Oni tak jedzą gdzieś tak mniej więcej co 12 godzin, więc to... Więc tak naprawdę to, czy oni zjedzą i wytrzyma im to 12 godzin, czy oni zjedzą i wytrzyma to godzin 24, to nie robi aż takiej dużej różnicy tak naprawdę. Bo i tak jak będą jeść co 12 godzin, to im się to będzie resetowało. Co z tą autopsją? Mam zrobione. To skremuj zwłoki wszystkie.
które nie nadawają się do wycięcia. Ja do tego potrzebuję chyba... Ja do tego chyba potrzebuję leków. I tak. Zaraz będę wszystko wiedział. Nie no, chyba najbardziej się opłaca robić faktycznie te grillowane jedzonka. Tak mi się wydaje przynajmniej. Teraz powinno być w zagrodzie. Tresser White w sumie jest jedynym tresserem. Brak osiągalnych zagród. Okej, może najpierw niech znacznik zbudują. Okej, siano mu się tutaj robi, wszystko ładnie. Jak tam miejsce w składowisku? Nie no. Mechanity włókniste. One chyba powodują ból, ale... szybciej oddychają i chyba szybciej się będą poruszać, tak mi się wydaje. No. Tylko, że powodują ból. Czyli nie jest aż tak tragicznie w sumie. Dobra. Okej, czyli potrzebuję jednak ziołowych leków. Naprawdę nikt z nich się nie nadaje do wycięcia? Zaraz. Jednak się ktoś nadaje tutaj do wycięcia. Tylko może coś tutaj źle wdałem. No nie no, skremuj zwłoki. Wszystkie. Ale tylko takie, których nie można. Znaczy się może wszystkie. Ale takie, które mogą zostać powycinane organy, to mają zostawić. Jo. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Dobra, trudno. Ja tu chyba mam lodówki jakieś, nie? No. Na organy? Nie. A gdzie to w ogóle było? Aha, o, storage. Pierwszy raz widzę w ogóle taką zakładkę. Nigdy na nią nie patrzałem. Chłodziarka. Jak sobie na przykład to postawię, to czy mięso i tak dalej mi się wszystko będzie w tym przechowywało? O kurde.
Surowa żywność, samo mięso, niech tutaj będzie. Wow. Dopuść mi tylko grillet. A, i tu ma być. Jedenaście. Musimy się to tylko tam ocieplić. Okej, okay, czyli faktycznie... Faktycznie mięso tutaj można sobie chować normalnie. Znaczy się ogólnie posiłki. Okej. Okay. No dobrze, czyli fajnie. Badanie z serkiem ukończone. Nie wiem, ile tutaj mięsa może być maksymalnie w tym. No zobaczymy, jak długo będą to pakowali. Ile tutaj jest? 8 stopni. Jakich nastroje? No, a ten obfity posiłek. Widzę, że fajnie, dosyć daje im boosta do nastroju. Okej. Okay. Jest 9, zaraz będzie dyszka. Chyba, że chłodziarka nie może być powyżej dychy. Znaczy powyżej 9. Aż sprawdzę nawet. Nie wiem. Nie umiem znaleźć. Czyli chyba chłodziarka. Nie. Jest dycha. Dobra, powinno być git. Sprawdzimy zaraz. Zepsuje się za 4 dni. Okej. I co? Chyba zadziałało. Tak mi się wydaje. On nie ma? Cyk, weszło mu. Dobra. Czyli to fajnie działa. Dosyć, to się dosyć szybko psuje. Ale z drugiej strony oni też to dosyć szybko jedzą. A biorąc pod uwagę fakt, że mamy tutaj te fajne jakby pojemniki na jedzenie, to może mi się to przydać
i to wszystko ładnie jakoś przerobić. Na kuchnię, składowisko z jedzeniem i tak dalej. Kurgo, kurgo, coś zjadł. Aha. Zupkę. Okej, z powodu pogody zalecane było, żeby od razu ściąć tutaj te wszystkie. Roślinki. Aha, śnieg pada. No to już nawet nie muszą tego sadzić. Chyba nawet nie będą tego sadzili. Bo może się już, może to jest tak ustawione, że po prostu nie będą tego sadzić, jeżeli jest niekorzystna pogoda. Okej. Czy one są już normalnie w zagrodzie? Tak. Na razie mi nie głodują te zwierzęta. Okej, tu jest samo mięso. Tutaj natomiast, znaczy nie no, może ogólnie. Niech tutaj będzie po prostu cała surowa żywność. Tutaj też. Posiłki będą w chłodziarkach. No tylko znowu, z kolei teraz nie będę na przykład widział. Aha. Okej, oni będą walczyć między sobą, ale ja nie jestem ich celem. Tutaj są plemieńcy. Tutaj są też plemieńcy, tylko że to są plemieńcy Przymierze Rogo. A Przymierze Rogo jest, mam na plus. Więc moi, jakby moi tutaj przyjaciele, 28 kontra 29. Mam nadzieję, że moim się uda tutaj fajnie powalczyć. Dobra, idziemy na handel. Co tu jest ciekawego? Alpaka daje wełnę, nie daje mleka, nie? Wełnę daje, no. To nie, no nie potrzebuję. To daje mleko chyba. Mleko, no. Nie wiem, czy w sumie to mleko mi jest teraz aż tak potrzebne. Komponenty kupię. Chyba tyle tutaj bym mógł kupić z takich fajniejszych rzeczy. Natomiast sprzedać mogę dosyć dużo tego. Te kozy posprzedaję. To posprzedaję. To też. To wszystko. Mam 14 000 kości. No i dobra. Sytuacja jest teraz taka, że czy ja mogę to jakoś. Okej, tu mogę.
Jezus, jeszcze w mikrofon uderzyłem. No i teraz tak. Ten mój sojusznik, który przeżyje, biorę go na uleczenie, o ile się uda. Zobaczymy, jak tutaj będzie walka przebiegała między nimi. Na razie moi przegrywają. No i dlaczego ja dostaję minusa, jak oni nie walczą ze mną, jakby, no wiecie, o co chodzi. Dobra, wezmę ich. Pomogę im troszkę. Tak mi wszystko tutaj pominusuje, że zaraz stracę wszystkich z moich sojuszników potencjalnych. O nie, zamierzają dobić. Tylko że ja nie wiem, kto jest dobry, kto jest zły, bo nikt mnie nie atakuje, ani nikt... Mam tylko jednego medyka. Dobra, jedynego uratuję. Okej, oni po prostu wzięli wszystkich. Pojmali. No to ja sobie wezmę wszystkie łupy, co tutaj zostały. Jednego uratowałem. On jest moim przyjacielem, że tak to powiem. Okej, zezwól na wszystko. No i teraz tak, rozbierz wszystkich. Nadużycie kofeina, dobra. Składowisko. Czy ja tutaj mam może w tym storage jakieś do składowania? Tu jest coś. Clothing rack. Czyli tutaj mamy wszystkie takie z ubraniami. Sprawdzę, jak to będzie działało. Bo w sumie to niby fajnie to działa, tylko że musiałbym mieć mięso w jednym pojemniku, w drugim pojemniku same jakieś mięsa na przykład znowu, w trzecim bym musiał mieć same takie roślinne rzeczy. No i tutaj na przykład bym musiał zaznaczyć dopuść wszystko. Bo to są zbroje i ubrania. Ale co w przypadku, jeżeli chciałbym to przenieść w inne miejsce? Okej. Aha, maksymalnie 10 itemów.
Średnio. No jeżeli chodzi o mięso, no to jest fajny ten, znaczy w sensie o posiłki, to tutaj dać po prostu mięso, obok dać same takie ten organiczne, nie? Materia roślinna na przykład czy coś. No to tutaj bym musiał dać skład, samo mięso na przykład też. A jakby to też wygląda, jakbym chciał to przenieść na przykład. Aktualna temperatura 7 stopni. Dobra. To jest do rozebrania, to jest całkowicie w ogóle jakoś słabe rozwiązanie. Nie wiem, czy to zadziała aż tak super, jakbym chciał, ale no spróbuję. Bo i tak te ubrania zajmują tyle slotów, a zamiast 10 slotów zajmują po prostu 2. Ile minut jest? 37, dobra. Tu jest ładnie. Ryzyko załamania. Okej, okay, muszę podkręcić troszkę ciepło i dobudować im w końcu te kratki wentylacyjne w każdym z pokoi. I tak później zresztą każdy pokój będzie miał swój własny grzejnik, klimatyzator i tak dalej. No tylko na chwilę obecną po prostu dam kratki wentylacyjne. Roślina uschła z powodu zimna. No cóż, nie dziwi mnie to za bardzo. O, i chyba się naprawiło, że kremują tylko zwłoki takie totalnie. Kremują zwłoki tylko takie, które się nie nadawają do jakiegokolwiek wycięcia organów. Na razie stopuję z tym grillem, bo musiałbym. Nie mechanoidy. Błagam, żeby to były same korsiarze. O, koala. Włóczniarz. Niefajnie. Włóczniarz. Niefajnie. Pikinier. Tragicznie. Włóczniarz. Niefajnie. I włóczniarz. Rimul zaczyna powoli mnie bardzo nie lubić. Wystarczy jeden celny strzał i jest po mnie. Gdzieś tu powinienem mieć snajperkę. Tu mam w ogóle karabiny szturmowe 2. Mam snajperkę. No to trzeba na szybko tutaj coś ogarnąć, no. Nie wiem, ty to weź. Ty wziąłeś w ogóle amunicję do tej broni? Nie wziąłeś. No, trudno. Dobra.
pierwszy leży. Dostał w głowę. Na szczęście nie jest to potężny strzał. Leży. I teraz się rzucą trzy naraz. Oczywiście friendly fire jest włączone. Nie chciałbym, żeby tak z bliska było. Dobra, leży, pięknie. Leży. I tutaj najważniejsze. Explosive. W co on strzelił? Wow. To zawróciło. I widzę, że wszyscy dostali. Będzie leżał zaraz. Okej, wszyscy się przesuną po prostu. To zadziała. Bo to uderzy tu. Okej. No, zabijcie go. Okej, daliśmy radę. No, pierwszy atak mechanoidów to był. Kopiuj, wklej, wklej, wklej. Okej. Więc tutaj jest wszystko już zaznaczone, że mogą tutaj przechowywać ubrania. Furia. Trochę miejsca się tutaj zwolni. Myślę, że na pewno też będzie na przykład tutaj. Myślę, że tutaj mógłbym na przykład przechowywać. Może tutaj będą ubrania, nie wiem, zaraz posprawdzam. Paleta, jeszcze sprawdzę paletę. To jest śmietnik taki metalowy, duży. Tu jest na bronie. Na bronie mogę w sumie dać dwa. Save do... takich... cennych rzeczy. O nie, no dobra. Zbudują tutaj wszystko, to będę wiedział zaraz. To jest 12 na 20. Znaczy się 20 itemów tu może być. A, tylko że masa. Okej. Okay. Dobra. No to co? Trzeba wieżyczki w końcu stawiać. Może wybuchnąć. Tu jest zasięg trochę większy, widzę. Sześćset,
55. Może tak, 10, 655. 10, 655. No to nie, no to się bardziej opłaca. Kosztuje samolica 5,56. 14 damage'a, ta podstawowa, a tutaj 20. Czyli tutaj więcej damage'a zadaje ta broń. Czy się ta amunicja? Tu jest 25. Tu jest 18. No to akurat nie ma różnicy, z czego to zbuduję. Tu jeszcze ewentualnie jest takie coś. Tylko, że tym trzeba sterować. Aha, tym też. A ja chcę takie, które nie trzeba sterować, więc tutaj muszę zbudować takie coś na przykład. I zasilanie. Mogę na przykład przenieść tutaj razem z tymi wszystkimi przedmiotami w środku, czy... O Jezusku. Nie mogę. To jakby to tutaj zrobić? Ja mam chyba, mogę zrobić elektryczny stół do oprawiania. Mogę. Jakbym miał drewno. Okej. Czy w sumie będę budował ten. Chyba nie będę budował tych beczek do przechowywania jedzenia. O! Goście przyszli, żeby zabrać tego rannego tutaj ziomeczka. Miło. Przyszli po swojego kolegę. Co to jest? Przymierze rogo. Mam z nim trójkę. Może się dźwignie. Mam taką nadzieję. Zaraz opuszczą mapę. Albo już opuścili. Nie. Chyba jednak nie zabierają swojego kolegi, bo... Aha, okej, bo może chodzić, rozumiem. Dostanę jakieś punkty za uratowanie go? Chyba tak, mam taką nadzieję. Co tutaj można przechowywać?
Nieprzetworzona materia roślinna to akurat nie, ale można przechowywać złoto i srebro. A tutaj chyba już można przechowywać. No właśnie, drewno. Ogólnie takie rzeczy. Dobra, sprawdzę, jak to się tutaj będzie prezentowało. No i tutaj można, widzę, przechowywać bronię i amunicję. Jakby było takie jednokratkowe. Nie no. Nie opłaca się tego chyba. Powywalam to wszystko. Opłaca się tylko na ubrania, moim zdaniem. Bo możemy te ubrania, które są poniżej 40%. Zrobić recykling, czyli po prostu rozpruć je. Rozpruć je na ich pierwotny materiał, z których były zrobione. Zaraz zobaczymy, jak to będzie działało. No właśnie, działa. Ok, więc to na tyle w tym odcinku. I idę nagrywać kolejny, więc cześć.